Szczęść Boże! Dzień dobry, dobry wieczór. Ksiądz Mariusz, kapelan hospicjum. Bardzo się cieszę, że jesteście. Dzisiaj wtorek, kolejne nasze spotkanie z Księgą Wyjścia. Czytamy i komentujemy Stary Testament. Zapraszam do spotkania z Księgą Wyjścia. Bardzo się cieszę, że jesteście. Przepraszam Was też, że nie zawsze jestem w stanie odpisać na komentarze. Wszystkie czytam, postaram się odpisać w najbliższym czasie i w miarę regularnie to robić, ale wszelkie Wasze komentarze są dla mnie niezwykle cenne. Ja też się cieszę, że jesteście, bo to, co tutaj robimy na tym kanale, ma sens tylko wtedy, jeśli komuś to też może pomagać. Dlatego dobrze, że jesteście, oglądajcie nasze filmy. Dzisiaj krótki 24 rozdział Księgi Wyjścia. Posłuchajmy. I rzekł Pan do Mojżesza: wstąp do Pana, ty oraz Aaron, Nadab, Abihu i 70 ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam podejdzie do Pana, lecz oni się nie przybliżą i lud nie wstąpi z nim. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel stosownie do liczby 12 szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi i oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Wstąpił na górę Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i 70 starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki. Mogli przeto patrzeć na Boga, potem jedli i pili. Pan rzekł do Mojżesza: wstąp do mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Powiedział zaś do starszyzny: pozostańcie tu, aż wrócimy do was, oto będzie z wami Aaron i Hur. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może zwrócić się do nich. Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez 6 dni. W 7 dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku, a widok chwały Pana był w oczach Izraelitów jak ogień pożerający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę i pozostał Mojżesz na górze przez 40 dni i 40 nocy. Jak zobaczymy jeszcze dalej, ale to już widać w tym rozdziale Księgi Wyjścia, jest pewien problem z chronologią wydarzeń i jakby Stary Testament w ogóle, ale też Pięcioksiąg, to nie jest księga, która ma być kroniką historyczną, przynajmniej w dzisiejszym rozumieniu. To jest Słowo Boże, które się też kształtowało. Wybaczcie, że jakby do końca nie będę się zagłębiał w sprawy historii redakcji tego tekstu, nie? Bo jak wiecie, najpierw był przekaz ustny, ten tekst był spisany dużo, dużo później niż te wydarzenia, które miały miejsce, które próbuję opisać. I ten tekst w jakiś sposób też tak naprawdę dotyka relacji ludu Izraela z Bogiem. Pan Bóg taki tekst nam dzisiaj zostawił, takie słowo, bo on chce przez to słowo mówić. I to nie jest kronika historyczna. Ona pokazuje przede wszystkim właśnie to, kim jest Pan Bóg w relacji do człowieka, jak całe Pismo Święte. I tak trzeba też to słowo traktować. Bo nawet te dzisiejsze wyjścia Mojżesza na górę, jego powroty, no jakby tutaj pewna chronologia
wydarzeń jest różna, można się zastanawiać, dlaczego tak jest. Ale zobaczmy, co ten tekst tak naprawdę dla nas mówi. Po tym pierwszym wyjściu Mojżesza na spotkanie z Bogiem, Mojżesz przychodzi i przekazuje te wszystkie prawa, które Bóg dał Izraelowi, o których słyszeliśmy też wcześniej, dekalog, i te wszelkie prawa dotyczące budowy ołtarza, relacji między ludem, wreszcie szabatu i składania ofiar Bogu. I Bóg przychodzi naprawdę jako ten, który chce być pośród swojego ludu, i lud po raz drugi i trzeci w tym fragmencie, a wcześniej jeszcze w 19 rozdziale mówi: wszystkie te prawa uczynimy, wszystko to, co nam Pan Bóg powiedział, to przyjmujemy, uczynimy. To jest, myślę, bardzo ciekawy moment. Izrael niejednokrotnie da dowód tego, że wcale tego prawa nie wypełnia, że to nie jest takie proste wypełniać to prawo, że jest daleki od wypełniania tego prawa. Jednak Pan Bóg się tym nie zraża. Pan Bóg przyjmuje tą potrójną deklarację Izraela. Myślę, że to jest bardzo cenna wskazówka w naszym życiu, w naszej relacji z Panem Bogiem i w naszej słabości, że Bóg się naszymi słabościami nie zraża. Że te deklaracje, te nasze próby, te nasze starania się kroczenia za Słowem Bożym nie są obojętne Panu Bogu. Że można by powiedzieć, ile razy można zaczynać, nie? Tutaj ten tekst pokazuje, że Izrael jest tym, który ciągle deklaruje, po trzykroć mówi, że wypełni te prawa. Tymczasem już w drodze na pustyni, ale potem, kiedy Bóg go wprowadzi do ziemi obiecanej, niejednokrotnie będzie pokazywał, że jest zupełnie inaczej, że te prawa, które są spisane i dane przez Boga, które są tym prawem życia dla Izraela, staną się dalekie. Ale dla nas dzisiaj niech to słowo nam pomoże w tych sytuacjach, w których nam się wydaje, że Pan Bóg traci do nas cierpliwość, albo że my do siebie tracimy cierpliwość, bo już kolejny raz chcemy powstawać, chcemy się nawracać, chcemy przemieniać swoje życie, a potem widzimy, że nam nie wychodzi, widzimy, że jest tak samo, widzimy, że jest nam trudno. Pan Bóg się tym nie zraża. Pan Bóg naprawdę chce i jest w tym wszystkim obecny. Za każdym razem naprawdę daje nam tą nową szansę, daje nam łaskę i jest dla Niego radość, kiedy naprawdę chcemy iść za Jego Słowem. Druga ważna rzecz dotyczy tego, kiedy po odczytaniu tych praw, po zbudowaniu tego ołtarza i złożeniu ofiary, Mojżesz najpierw krwią zwierząt kropi ołtarz, a potem kropi całego Izraela. I to jest piękne nawiązanie do tego, że nie tylko ołtarz jest miejscem, gdzie trzeba oddawać, którym ma być tym miejscem uwielbienia Boga poprzez składanie ofiary, nie? Ale cały Izrael, ten lud, jest tym ludem świętym, w którym ta chwała Boga ma się objawiać. I to jest też, myślę, niezwykle ważne dzisiaj dla nas. Tak jak Izrael jest tym wybranym ludem, w którym Bóg chce odbierać chwałę, tak my jesteśmy tym ludem zanurzonym w to nowe przymierze, tymi, którzy są skropieni krwią Chrystusa. I tym bardziej Bóg w nas i przez nas chce odbierać chwałę. To znaczy to szczególne wybranie, które mamy, które ma człowiek, które ma Izrael, ale które mamy jako chrześcijanie, jest niezwykle cennym darem, że dla Boga to nie jest obojętne, że nasze życie dla Boga nie jest obojętne, że w naszym życiu Bóg naprawdę może odbierać chwałę. I to nie jest tak, że On tej chwały potrzebuje, nie? To odbieranie chwały jest tym jakby znakiem bliskości Boga, nie? I Bóg chce być blisko nas. Co więcej, chce być bliżej, niż nam się wydaje. Nie? To, co się stało z nami przez chrzest,
to jest włączenie w Boże życie, to jest Boże synostwo, nie? To nie jest jakiś slogan, to, że jesteśmy synami Boga, nie? Tak jak Izrael był tym ludem świętym, ludem przeznaczonym na wyłączność Bogu, ludem, w którym właśnie Bóg chce odbierać chwałę, na który chce patrzeć z miłością, nie? Bo jakby ołtarz jest tym znakiem, że ja coś oddaję Bogu i Bóg to chce przyjąć, nie? Tej łączności z Bogiem. I tutaj sam Izrael jest tym ludem, w którym Bóg chce przebywać, nie? Jest tym miejscem łączności z Bogiem. O ileż bardziej my, przez to nowe przymierze, nie? Przez Jezusa Chrystusa jesteśmy tymi, pośród których Bóg chce przebywać. Po co chce przebywać? To widać dalej, kiedy Mojżesz wstępuje na górę i jak wiemy, w wielu miejscach będziemy mieli te fragmenty, że jakby to spotkanie z Bogiem jest no, takim wydarzeniem, bo Bóg jest tak potężny, że człowiek umiera. Tymczasem tutaj słyszymy, że oni nie tylko nie umarli, ale Bóg im przygotował ucztę. Czego oznaką jest ta uczta? Jest oznaką po prostu życia. Właśnie Bóg chce dawać życie, nie? Tam, gdzie jest Bóg, tam, gdzie się wypełnia Jego Słowo, tam jest życie, nie? My ciągle poszukujemy życia, poszukujemy sensu życia, poszukujemy zasady życia. Zobaczcie, człowiek pragnie życia. I to Słowo nam dzisiaj bardzo konkretnie mówi, że ta zasada życia jest w Bogu, nie? Ta uczta, którą Bóg nam przygotował, nie? To nie jest tylko uczta, która ma napełnić nam żołądek. Ta uczta ma nam przypomnieć, że jest dla nas źródło życia, nie? Dlatego mamy tą ucztę Eucharystii, nie? Bo jakby to Słowo, zobaczcie, jak się pięknie realizuje w Jezusie Chrystusie, nie? Tym, który obwieszcza jeszcze raz wolę Ojca, nie? Mojżesz czyta te wszystkie prawa, nie? I Jezus przypomina to prawo, ale daje to wszystko, co Ojciec chce dla nas, nie? I jest tym, który wstępuje na górę. Tą górą jest Golgota. I tak jak tutaj ci, którzy wstępują na górę, nie umierają, tak Jezus oddaje życie, nie? Oddaje życie, żeby nas oczyścić, nie? Żeby nas już skropić tą swoją krwią i żebyśmy mogli zasiadać z Bogiem na uczcie, żebyśmy mogli mieć to źródło życia prawdziwego. Właśnie to oddanie życia Jezusa Chrystusa staje się tym źródłem życia dla nas, tym źródłem życia wiecznego, nie? Tą naprawdę nadzieją, tą zmianą w ogóle perspektywy, nie? To, co się dokonało w Jezusie Chrystusie, ale można powiedzieć, że tu jest figura, tu jest zapowiedź tego, czego Bóg chce dla nas, nie? Ta uczta Boga dla człowieka, nie? Bo taki jest Pan Bóg, nie? Pan Bóg jest pełen dobroci i pełen miłości. I wreszcie ten drugi fragment, kiedy Mojżesz wstępuje jeszcze raz na górę. Pan Bóg mówi, chce spisać to prawo i przymierze na kamiennych tablicach, nie? Ja sam je spiszę. To jest niezwykle ważne, niezwykle piękne, że Bóg jest tym, który się trudzi. Bóg jest tym, który nie tylko jest jakimś prawodawcą zewnętrznym, nie? Ale można by powiedzieć, że On sam jest pisze na kamiennych tablicach, na tych kamiennych tablicach, które mają być wyrazem trwałości tego Jego Słowa, nie? Że jakby On sam nie tylko daje to Słowo, ale przez Ducha Świętego pozwala nam też to Słowo wypełniać, przyjmować, nie? Że to nie jest tylko nasze zadanie, że w tym wszystkim jest Bóg, który współpracuje, jest tym, który pierwszy wychodzi, nie? Właśnie to jest niesamowite, że Bóg, który obdarza łaską i pozwala Mojżeszowi wstąpić do siebie na te 40 dni, do obłoku. Midrasze żydowskie mówią, oczywiście mówią też o tym, że Mojżeszowi wcale tak łatwo nie było wejść tam na górę, że aniołowie mu trochę przeszkadzali w tym. Właśnie dlatego, że nagle człowiek wchodzi w tę obecność Boga, ale że Mojżesz tam przebywał 40 dni i 40 nocy po to, żeby się nauczyć Tory, żeby się nauczyć tego Słowa. Że to Bóg mu to Słowo mówił, że to Bóg mu to Słowo wlewał w serce, nie? Te 40 dni, 40 nocy, które mają utrwalić w Mojżeszu to prawo dla całego Izraela. To jest niezwykle piękne. To jest też ta zapowiedź właśnie tego, co robi Chrystus, który 40 dni, 40 nocy już nie jest w chwale Boga, ale przebywa w tym totalnym oddaleniu od Boga, na pustyni, tam, gdzie nie ma życia, nie?
bo w nim już jest to słowo utrwalone, w nim już jest to słowo zapisane. On jest tym słowem, nie? Po to, żeby ten, kto jest najdalej, ten, kto jest bez życia, dostał to życie, bo to słowo, słowo Boga, którym jest na koniec Jezus Chrystus, daje życie. Ten fragment jest niezwykle piękny. Jest jeszcze wiele szczegółów. Wybaczcie, że nie będziemy w nie wchodzić. Jeśli macie jakieś pytania, to zawsze możecie pisać w komentarzach. Bardzo się cieszę, że jesteście. W czwartek wyznania kapelana i oczywiście słowo na niedzielę już w sobotę wieczorem, komentujące czytanie niedzielne. Jeśli Wam się podoba, to pamiętajcie, zostawcie łapki w górę, możecie subskrybować nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, polecajcie nas innym. Naprawdę, jeśli macie jakieś trudności związane z przeczytanym fragmentem, to nie bójcie się pisać, nie? To możemy zrobić jakiś dodatkowy odcinek, który będzie wyjaśniał jakieś tam szczegóły. Mam nadzieję, że obiecywany cykl z księdzem Andrzejem się uda odpalić w tym tygodniu. Jeśli nie, to wybaczcie, to będzie w przyszłym tygodniu, będziemy to nagrywać, ale chcemy zrobić fajną czołówkę. Chcemy, żeby to miało ręce i nogi, więc być może będziemy mieli tygodniową obsuwę, ale mam nadzieję, że będzie warto. Życzę Wam dobrego wieczoru, dobrej nocy, dobrego dnia. I przede wszystkim dobrego spotkania ze Słowem Bożym, z Księgą Wyjścia i z całym Pismem Świętym. Do zobaczenia z Bogiem.